Witam serdecznie. Raz jeszcze, teraz z mikrofonem. Dzień dobry, wieczór. Drodzy rodzinowi, drodzy Państwo, trochę widać, że się od razu pogoda poprawiła, to od razu nas troszkę mniej, albo po prostu wszyscy, czy większość zamierza przyjść dopiero na prawdziwą część wieczoru, czyli na księdza Tadeusza. Albo też tak, albo po raz kolejny kochani koledzy z Gazety Polskiej, którzy wcześniej tłumaczyli, że muszą zawsze robić te projekcje filmów w poniedziałki, bo akurat wtedy mają hybrydy, no to jak teraz my jesteśmy w hybrydach, to się okazało, że też muszą w poniedziałki. Widocznie kino jest. Dobra. Widocznie. Dobra. No, co zrobimy? Miło, że jednak tak liczne grono zechciało przybyć, aby wysłuchać naszego przeglądu tygodnia na żywo, a nie tylko sobie go ściągać z internetu, chociaż o ile mi wiadomo, że w internecie coraz jest on przyjmowany żywiej. Kolega Łukasz Warzecha został dzisiaj dopadnięty przez niecną bufetową, która go zakorkowała gdzieś w okolicach ulicy Jasnej, skąd dzwonił rozpaczliwie, ale jest pełen szczęścia i radości, że tam się jeszcze ulica nie zapada, tylko jest zakorkowana, więc nie jest tak najgorzej. I dotrze do nas, a my z kolegą Janeckim zaczniemy od... Ja zacznę od takiego wyznania. Znaczy każdy z nas powie, co go w tym tygodniu najbardziej zaciekawiło. A ja zacznę od takiego wyznania, że okazało się, jak jestem kiepski w matematyce, bo w ciągu tygodnia, jak rozmawialiśmy z kolegami, okazało się, że już nie potrafię policzyć, ile przez jeden tydzień było wypadków kolejowych, zderzeń czołowych, awarii hamulców, właśnie nie wiem, 3, 4, chyba wychodzi, że 4, bo 2 pod Warszawą, 1 w Ostrowie, a teraz chyba w Gliwicach dzisiaj się te hamulce zepsuły. Także optymistycznie można powiedzieć, że Polska jest krajem pod szczególną opieką Bożą, bo w każdym z tych wypadków no, nic się nieodwracalnego nie stało. Ktoś tam coś złamał, komuś coś tam głowę rozbiło, ale to są przecież drobiazgi, które nie powinny nam psuć tej świadomości, że państwo znowu zdało egzamin, cokolwiek to znaczy. A koleje państwowe, no właściwie to one już nie są państwowe, więc państwo za to nie ponosi odpowiedzialności. Jak się zastanawiam jednak, czy my tego miłosierdzia Bożego nie nadużywamy, bo jeżeli są 4 wypadki kolejowe w ciągu tygodnia, to prosty rachunek prawdopodobieństwa pokazuje, że na to euro, jak będą ludzie jechać, to może byłoby bezpieczniej, żeby szli piechotą. Czy tak pesymistycznie Rafał do tego podchodzi? Ja podchodzę optymistycznie jak Zenon Laskowit w słynnym dowcipie z Piaktojem, który ma tam 3 koła dobre, a jedno zepsute tylko. To proszę sobie uświadomić, ile pociągów się nie zderzyło w tym czasie. I to jest prawdziwy sukces. Przecież mogło się zderzyć więcej niż nie zderzyć, a jednak te nie zderzyły się. To prawda. To jest coś dobrego. To prawda, skoro powiedziałeś Laskowikiem, to ja też przypomnę, to co prawda nie jest wydarzenie już z tego tygodnia, chociaż pewne reperkusje w tym tygodniu były. Jak oglądałem relacje o tym, jak Donald Tusk mówił o swoim skarbie, o naszym skarbie, czyli o ich skarbie, czyli o Stefanku Niesiołowskim skarbie, no to też mi się przypomniał ten kawał, który często Pietrzak o pierwszym sekretarzu mówił, że powiedział pierwszy sekretarz Paszołwona, przecież mógł zabić. A nie zabił, prawda? Nie uderzył, nic nie zrobił, skarb, w związku z tym, no może jest to zupełnie na miejscu pochwała. Ale tak poważnie, to może to też coś znaczy, może jest to jakiś sygnał pokazujący, co nas czeka po euro, to znaczy koledzy publicyści, nawet dzisiaj uważam, że jest taki duży artykuł. No co ten Donald zrobi po euro, tak? Bo do euro, no to jest euro, to jakoś tam się ludziom zajmuje uwagę, lepiej, gorzej, może nasi wyjdą z grupy, to będzie lepiej, może coś tam nawet ugrają, może nie będzie żadnej katastrofy kolejowej w czasie euro, ani żadnej innej, więc jakoś się tam uda wzbudzić entuzjazm, przekonać Polaków, że mają być bardzo dumni z faktu, że nie było żadnej wielkiej katastrofy.
No i dobrze, no ale jak się skończy, co będzie robić? Otóż moim zdaniem Parada Krajowa pokazuje, że plan już jest. Znacie, znamy, do posłuchania. Będzie starał się oczywiście Donald Tusk, żeby to była jakaś kolejna wojna domowa. Ja myślę, że jeżeli ten człowiek się modli, bo nie wiem, bo obiecał nie klękać, ale jeżeli się modli na stojąco, to myślę, że on się modli o jedno. On się modli o to, żeby PiS zrobił jakąś zadymę. Żeby jakiś pisowiec kogoś zabił, albo przynajmniej strzelił w pysk, albo przynajmniej powiedział coś takiego bardzo brutalnego, to już cała histeria, cała propaganda z tego zrobi, prawda, przyczynę wojny. I myślę, że temu właśnie hodowanie takiego niezrównoważonego, jak sami jego koledzy partyjni przyznają, niezrównoważonego osobnika, jak Niesiołowski czy paru innych takich typów, służy temu rozpaczliwemu prowokowaniu, no, że przyjdą ci ludzie na przykład 10 czerwca, tak to, żeby coś zrobili takiego, żeby można było zrobić wokół tego całą zadymę. Krótko mówiąc, jak to napisałem, jest taka straszna potrzeba, żeby podpalić Reichstag. No i oczywiście jest zawsze obawa, że jak Reichstag nikt nie podpali, no to zdecydowana na wykorzystanie tego faktu władza gotowa by podpalić sama. Na przykład pomysły, prawda, pani Muchy na temat obecności Rosjan w Bristolu są tutaj jednym z możliwych rozwiązań sytuacji. Ale to wszystko pod warunkiem, że 8 czerwca nie wygramy. A jest szansa, że Grecy są tak przygnębieni tym, co się u nich dzieje. Chociaż ci, którzy wracają z greckich wysp, to twierdzą, że nic nie widać. Oni już tak se żyją, jak żyli. Coś tu jest nie tak. Może wręcz przeciwnie, będą chcieli się odkuć i pokazać, że może. Kryzys finansowy kryzysem finansowym, ale... Więc to jest, z Reichstagiem jest scenariusz pesymistyczny, a scenariusz optymistyczny jest liczenie na cud, czyli Donald Miraculum Tusk. I to polega na tym, że jak będzie ten cud, to wszystkie problemy znikną, ponieważ naród się zaczadzi. Nieprzypadkowo ostatnio chodzą ci miłośnicy konopi i coś tam przypalają, a w jednym z programów informacyjnych był duży materiał o takim nowym narkotyku, który jest w Somalii, jakieś takie rośliny, które się żuje i tam parę milionów ludzi jest na haju cały czas. Jest bieda, aż piszczy, ale wszyscy chodzą na tym haju i po tych meczach wszyscy mają chodzić na haju. I to mniej więcej wygląda tak, jak taki normalny przedsiębiorca, który by na przykład grał w totolotka i na tym opierał swoje plany inwestycyjne, byłby uznany za jakiegoś totalnego wariata po prostu. Natomiast polityk pod tytułem Donald Tusk, który liczy na tego samego totolotka, jest uznawany za człowieka racjonalnego. To jest dziwne może, ale z tym uznawaniem za racjonalne też jest tak nie do końca. Okazuje się, że nawet rządowe organy donoszą, że nie lubią już naszego Sikorskiego w Unii Europejskiej, nie ma wpływów, trzeba go tam zastępować jakimś sekretarzem stanu w kancelarii premiera, to pewno też już tak nie lubią naszego Donalda wspaniałego. A ubawiło mnie, jak organ rządowy, nie w kontekście euro, ale może też trochę, napisał, że Polsce może, że może dojść do czegoś takiego jak Merkotusk, czyli duetu polsko-niemieckiego rządzącego Europę. Większego dowcipu nie słyszałem od kilkudziesięciu lat, ponieważ odwołałbym się tu górnolotnie do Hegla. No jednak kamerdynerzy nie odgrywali jakiejś znaczącej roli w historii Europy nowożytnej. Oczyma ducha, jak widzę, jak Angela Merkel dzwoni do Tuska i pyta Donald, co robić, nie wiem, jak to jest po niemiecku, witamy Łukasza, który już wyrwał się ze szponu. Po niemiecku to był Donald was zu tun. Jeszcze raz? Donald was zu tun. No to jak słyszę, że ona dzwoni i Donald was zu tego, to jest wesoło. Ale przypominam sobie, bo to Donaldowi się chyba się spodobały mu te gierkowskie objazdy i chyba niestety wyszło, że no, tym, którym się miało spodobać, wszyscy go wyśmieli, prawda, ale sondaże zdają się pokazywać, że prosty lud lubi takie historyjki i chyba dalej idzie śladami Gierka, bo ja pamiętam z dzieciństwa, że za lat moich młodych to Gierek zorganizował jakieś takie spotkanie, że się z Breżniewem, Georges Pompidou, czy ktoś taki spotkał, czy już nie pamiętam, czy to był inny jakiś francuski wówczesny przywódca.
w Warszawie. No i co potem chyba przez pół roku opowiadano o tym, że właściwie to jesteśmy najważniejszym tutaj graczem światowej polityki, bo prawda się tutaj Gierek zorganizował takie spotkanie na szczycie między Zachodem a Wschodem i w ogóle oczy wszystkich na nas są i tak dalej. No ja mam wrażenie, że ktoś grzebiąc w starych gazetach odkrył to i właśnie stąd ten pomysł, że Donald Tusk zastąpi Sarkoziego w, tak powiem, w tym motorze tej osi, chce się powiedzieć, rządzącej Europą. A ja myślałem, że cytujesz felieton Donalda Tuska dla Wprost, który mniej więcej w tym tonie właśnie jest, że jest tak znakomicie, a poza tym jeszcze mamy euro, nie wiem, czy już czytałeś. Po prostu jest nam dobrze tak, że tylko nam kłopotów brak, jeśli dobrze pamiętam tę kabaretową piosenkę, wykorzystywaną zresztą potem przez panią Lipińską. To chyba jeszcze ze STS-u jest. Ja chciałem bardzo przeprosić za spóźnienie, ale... Ale ekskluzowałem cię i wszyscy się cieszymy, że szosa się pod tobą nie zapadła. Tak, no to mi się udało, ale pół godziny jechałem mniej więcej tam gdzieś z okolic ulicy Kredytowej, czyli jakieś pół kilometra, pół godziny mi zajęło potem znalezienie miejsca do zaparkowania, bo tutaj przecież wszystko musi być zamknięte pod strefę kibica, co jeżeli państwo wiedzą, że ja nie jestem kibicem, ale jeśli jestem wręcz antykibicem, to nie masz za swoje. Dodatkowo, tak, to jest zemsta po prostu za moją postawę i dodatkowo mnie to bardzo korzystnie nadstawia do tego nadchodzącego wydarzenia. Ale ja słyszałem, że tacy kibice zorganizowani to też nie mają wstępu do tej strefy kibica, bo tutaj jest taka ciekawa historia, że kibice, ja też nie jestem, no, ani nie mam nic przeciwko, ani nie mam nic za, po prostu sport mnie kręci, zawsze to przyznawałem. Natomiast no, znam też środowiska kibicowskie, których cenię sobie za to, że potrafili jakąś taką patriotyczną edukację zacząć. Właśnie, że nie, bo dzisiaj 42 zamknięto jako czołowych bandytów posiadających broń i narkotyki. Tak, to jest nowe wydarzenie, o którym jeszcze nie słyszałem, ale ja mam wrażenie, że teraz jak władza mówi o kibicach, to zupełnie ma na kogo innego na myśli, czy na takich kibiców pubowych. Takich, którzy tam przychodzą właśnie do knajpy, piją piwo i oglądają telewizor w knajpie. I to chyba jest zupełnie inni kibice, o których chodzi, bo ci kibice, co chodzą na stadiony, co tam sobie jakiś czasem nawet organizują właśnie jakieś takie pochody, czy rozmaite ładne akcje, czy może i nieładne, bo do tych nieładnych nie śledzę. To oni tam podobno mają nie być, bo oni są kibole, nie są. Nie, ale bo ty nie zrozumiałeś. Bo tutaj to, co tutaj będzie, to nie jest fan zone, czyli strefa fanów, tylko to jest fan zone. Tu cytuję Hannę Gronkiewicz-Wart, czyli strefa zabawy. I to nie chodzi o to, żeby tam fani piłki nożnej się zebrali, tylko no, kto tam się chce pobawić, a wiadomo, że fani piłki nożnej się nie bawią, tylko leją po mordach, prawda? No i jeszcze, nie wiem, czy już była mowa o tym haśle po angielskiemu, na które nasz rząd wydał pewnie grube miliony, bo się pojawiło w różnych miejscach na ulotkach. Donald się uczy, to jest na poziomie tej nauki. Tak, no więc to właśnie hasło brzmi feel like at home. Powinno być. Czyli czuj jak w domu. Czuj się, to jest tak, jak można by to przetłumaczyć, tak jakbyśmy powiedzieli, czuj siebie w domu na przykład. No coś takiego, prawda? Zamiast feel at home, tak jak powinno być prawidłowo. Ale proszę zobaczyć, ktoś się wykazał tam naprawdę dużym lenistwem, bo można było przecież to hasło dać do skonsultowania chociażby radziowi. A jakby radio nie wiedział, to żonie radia, prawda? Ona by powiedziała, jak ma być. Ale radio już ma fucha, może jakaś córka nowego, innego Rysia musiała zarobić. Ja myślę a propos córki Rysia, że nawet z Mają Fuck Me Like the Horajem Rostowską tego nie skonsultowano, bo ona by też wiedziała, jak powinno być. Natomiast ciekaw jestem, ile wziął kasy ten, kto wymyślił to hasło. Ale szukasz dziury w całym, dlatego że gdyby było po pracy, to by nikt nie zwrócił uwagi na to. Jak jest to jest po prostu taki pomysł, że słuchajcie, Polacy potrafią nawet czterowyrazowe czy trzywyrazowe w oryginale słowo przekręcić, czyli zobaczcie, jacy są oryginalni, jaki potencjał twórczy w nich drzemie. Polacy, czytaj, Donald i drży. Bo jest jeszcze taka teza, która się na Twitterze pojawiła, że po prostu ten, kto miał wymyślić to hasło, to mu od słowa płacono. I dlaczego wolał feel like at home niż feel at home? Nie, no ja myślę, że to tłumaczył ten sam, co są w internecie. Jest dużo takich tłumaczeń, na przykład dziękuję z góry,
Thank you from the mountain na przykład. To jest w taki sposób przetłumaczone, że oczywiście mowa, że ma nam skakać. No polecam, bo już krąży w internecie wersja przemówienia Donalda Tuska do zagranicznych kibiców, gdzie między innymi pojawia się to wyrażenie właśnie thank you for the mountain, prawda? I tam inne takie, więc proszę poszukać, to Państwo zobaczą. Już jest napisane, gotowe. Ta sama osoba pisała co hasło. Tam żadnej zabawy w fanzone, jak mówi pani Lufetowa, nie będzie, z tego powodu, że dzisiaj zastraszyli tych, co by tam mogli normalnie kibicować. I w związku z tym, że pojawiły się natomiast komunikaty, co to za straszni bandyci, zostali tam zatrzymani. Gdzie zostali zatrzymani? No akcja specjalna była, Centralnego Biura Śledczego, i przypomniał mi się taki dowcip z podstawówki. Niestety na starość coraz więcej z podstawówki dowcipów, gdzie dwóch milicjantów opowiada sobie jeden drugiemu, mówi: słuchaj, ale wczoraj na chuliganowi aż mu krew z tornistra wypadnie. To mniej więcej na tym samym poziomie. To ja zwrócę uwagę, że jednym z wątków, nie wiem czy pan premier w swoim sławnym felietonie o tym, że Polska jest okej we wprost weeku, bo to już właściwie trudno odróżnić, bo teraz ja przeczytałem właśnie, któryś z tych pism chyba wprost zaczęło taką akcję, że Polska jest okej i dodało nalepkę, a dzisiaj w drugim, bodajże w Newsweeku, jest zajawka, że za tydzień oni dodadzą taką nalepkę, bo zaczynają taką akcję, że Polska jest fajna. Więc tam będzie te, pewnie Komorowski napisze, że felieton, że Polska jest fajna, bo mamy euro. Ale w ramach chwalenia się, że to taki fajny kraj, fajne ludzie, to ja zwracam uwagę, jednym z wątków tych przygotowań do euro jest jakaś taka straszna mobilizacja, jakby to nie były żadne zawody sportowe tutaj spodziewane, tylko więźniów z Alcatraz, prawda, banda miała przyjechać, ponieważ się okazuje, że tak, z więzień, które są w pobliżu tych ośrodków miejskich, gdzie mają być grane mecze euro, deportują wszystkich więźniów do jakichś więzień gdzieś tam na Zadupiu, żeby zwolnić miejsce w celach na przewidywanych kibiców, prawda, którzy... Nie, no dobrze, no Stalin kazał rozstrzeliwać, jak potrzebował zwolnić cele, więc jest nieźle, tak? Z kolei z prowincji zwożą prokuratorów i sędziów, którzy mają mieć całodobowe dyżury, jak w McDonaldzie, po prostu będzie w sądzie takie okienko z nocną obsługą, żeby każdego można było szybko wsadzić, osądzić, prawda, i w ogóle jakieś takie akcje. No to właśnie z tymi sędziami jest pewien problem, bo okazuje się, że oni jakoś nie bardzo się garną do tych plenerowych posiedzeń takich sądów ludowych, takich, co miały wydawać natychmiast wyroki na bandytów, kibiców, więc nie wiem, kto tam będzie w końcu siedział. Ja się boję, że mnie wyszczekał, bo kiedyś mówiłem, że jeden Pinochet nie miałby pomysł, co zrobić z tymi stadionami teraz po euro, jak cholera jasna, ale nie jednak... W starym dowcipie Franza Fischera dobierze się z niewinnych, co? Nie, ale pomysł Pinocheta był jednak, żeby tam komunistów trzymać, a nie... Przepraszam, chwilę przerwy teraz, bo ja właśnie tak obiecałem jedną rzecz ogłosić, a ze stresu tego, że Łukasza wcięło, więc zapomniałem, teraz ogłaszam, jest jeszcze na to pół godziny. Obecny tutaj kolega zbiera podpisy pod listem w obronie Polaków na Litwie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to do niego, a kolega prosił też, żeby zaznaczyć, że o 8 będzie musiał wyjść, więc jest pół godziny na to. Może by się pan gdzieś tak ustawił tam pod, na przykład przy tym blacie, i jak ktoś jest chętny podpisać, to może podpisywać w trakcie, jak my będziemy naszą rozmowę kontynuować, a to żeśmy jakby sięgnęli do tematyki międzynarodowej. Dobrze, ja utnijmy może, czy jeszcze są wątki euro. Euro są takie, że wzrósł poziom intelektualny. Rafał napisał o tym felieton. Poziom intelektualny tak zwanej elity wzrósł i podpisała jakiś akt strzelisty znowu, że nie wolno po prostu w obronie wolności występować, bo to jest niestosowne. Zawsze mi się wydawało, że nie istnieje coś takiego jak rozum zbiorowy, i to jest koronny dowód na to,
że jak się tworzy rozum zbiorowy, to suma tych wszystkich rozumów jest mniejsza od najgłupszego rozumu w tej grupie. Nie, bo to jest jak na wycieczce, listy intelektualistyczne jak wycieczka w górę. Wiadomo, że w górach tempo trzeba dostosować na najwolniejszego i w tych listach to też zazwyczaj tom nadaje najgłupszy, który jest na liście podpisany, a tam była w liście, chodzi oczywiście Staszek mówi o liście, o którym ja dziś pisałem, czyli listu intelektualistów przeciwko telewizji Trwam. Intelektualiści, z notacji intelektualiści jak Kora Jackowska, czy Jacek Żakowski, prawda, czy Wojciech Mazowiecki, więc tam zdaje się są takie postaci. Natomiast oni są oburzeni tym, że wolno demonstrować na ulicach. Tak. I jeszcze jeden wątek euro, który mi tutaj pan przypomina, słusznie, loża prezydencka, która została sprzedana na licytacji w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy za nie wiem ile pan prezydent wystawił miejsce w swojej loży prezydenckiej. Okazuje się, że niestety nie ma takiej loży prezydenckiej na stadionie. W związku z czym, jak rozumiem, najważniejsza loża jest ta, którą ten rosyjski milioner wykupił i zapowiedział, że zaprosi tam prezydenta, owszem, ale Putina, więc od razu będzie wiadomo, kto w tym cyrku rządzi, prawda? Tak jak prezydent, prezydencka. No więc to będzie loża prezydencka. No. W Sejmach przecież pod koniec istnienia Rzeczpospolitej też na galerii siedział ambasador Rosji. Posłowie przychodzili z tego stronnictwa i pytali, czy on miałby coś przeciwko. No to będą mieli bezpośredni dostęp do tej myśli przewodu. Sędzia będzie patrzył na ten i na Władimir będzie tak pokazywał wynik, tak? No, niezła zabawa nas może czekać. Tyle tematów piłkarskich. Ja bym się chciał pochwalić swoim odkryciem, którego nikt właściwie poza mną nie zauważył, ale to jest ciekawostkowa sprawa, która pokazuje, jak funkcjonuje nasze państwo, jak wszystko zresztą, o czym tu mówimy. Otóż wpadł mi w oczy w mijającym tygodniu komunikat, który wydał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. I ten komunikat informuje, że w wyniku postępowania, które się toczy od chyba 2009 roku już, a postępowanie dotyczy tego, że przy kontraktowaniu świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia miał stosować praktyki monopolistyczne, co jest o tyle zabawne, że jest jak wiadomo kompletnym monopolistą, więc jakie ma stosować? I teraz uwaga, otóż UOKiK nałożył karę na NFZ. NFZ poszedł do sądu, sąd przyznał rację UOKiKowi i w ten sposób NFZ musi zapłacić kary 1,2 miliona złotych, czyli Państwowy Narodowy Fundusz Zdrowia płaci 1 200 000 w wyniku kary, którą nałożył na to organ administracji centralnej UOKiK. I teraz pytanie, dwa pytania. Po pierwsze, czy ten, kto tam mącił z tymi kontraktami, w jakikolwiek sposób to odczuje? Po drugie, z których pieniędzy te 1,2 miliona pójdzie? I tutaj mogę nawet podpowiedzieć, bo są warianty. Z pieniędzy na samochody dla dyrektorów oddziałów NFZ, z pieniędzy na nagrody dla pracowników, z pieniędzy na świadczenia dla pacjentów. No i którą opcję państwo wybierali? Ale to strywializowałeś sprawę, bo pani szefowa tego urzędu powiedziała, że ona w obronie tych, co to nie dostali kontraktów. To znaczy ci kumple, którzy już mieli kontrakty od lat, dostali znowu, a ci kumple, którzy nie mieli kontraktów i się nie dostali, skarżyli się. Tak. To jest sprawiedliwość dziejowa, ja to rozumiem. Tak. No w każdym razie jeszcze warto by zobaczyć, przez który bank ten przelew pójdzie, bo to jest tak naprawdę jedyny beneficjent tej całej sytuacji. No, myślę, że jest to równie pilnie strzeżona tajemnica, jak to, czy po zagłosowaniu za emeryturami pan Rostowski w końcu umorzył ten dług PSL-u, czy nie umorzył. Tego w żaden sposób nie można dojść jakoś. Nikt nie widział tego, bo PSL miał zapłacić, a jakoś nikt tego przelewu nie widział. Jak mówił mój ulubiony klasyk Nikodem Dyzma, kiedy został prezesem Banku Zbożowego, sprawa jest w załatwianiu, czyli nie wiadomo, czy jest załatwiona, czy jest odmowa. A propos załatwiania, to tak jak ktoś się teraz wybiera do lekarza, to niech uważa, żeby go nie załatwili, bo jak tam będzie miseczka po prostu i że trzeba będzie dopłacić do NFZ-u na poczet ten kary, to dobrze, ale jak zaczną coś wycinać i sprzedawać na wolnym rynku, żeby, prawda, uciułać na NFZ, to może być nieźle. No, przy okazji, Łukaszu, zatrąciłeś taką wydarzenie tygodnia, które właściwie muszę powiedzieć, że nie bardzo wiem, czy mam do niego komentarz, a mianowicie gniew jakiś wezbrał jednak i władza postanowiła okazać, że dobry car od czasu do czasu złego bojara zetnie.
I właśnie postanowiono ściąć szefa NFZ, znaczy ściąć. No, krzywda mu się nie stanie, ale już nie będzie tym szefem NFZ-u, tylko gdzieś go tam władza rzuci na jakiś inny odcinek. No i zastanawiam się, może na ambasadora to chyba nie, bo na ambasadora to się pan Arabski wybiera i tam się, to Graś się wybiera. Mówią, że to jest jakby taki pomysł, żeby na placówce zaoszczędzić, bo wtedy za ciecia nie będzie trzeba płacić, jak on tam zostanie ambasadorem. I to, ale panu Paszkiewiczowi też tam to coś tam chyba, czy Paszyńskiemu, przepraszam, pomyliłem. Paszkiewicz, nie, Paszyński to jest Żegla, przepraszam najmocniej. Pomyliłem, nie, sami państwo widzicie, no facet jest na tyle, to zmiana jest na tyle nieistotna, że nawet nazwisko mi się mylą, czy czym się, szef na NFZ-u się będzie nazywał Pipsztycki czy Ferfeczki, no wielka sprawa. Ale to też jest coś zabawnego, żeby tak utrzymać się w konwencji, ponieważ najpierw temu facetowi premier i minister Ewa Kopacz jeszcze, nagrodzona potem marszałkowaniem, nakazała czy poprosiła, żeby on oszczędzał. Żeby nie dawał na różne rzeczy, no to on nie dawał i oszczędzał te pieniądze. Okazało się, że tam nie ma te leki onkologiczne i te wszystkie inne rzeczy. I teraz on jest winien temu, że oszczędzał, bo przecież mógł nie słuchać tych podpowiedzi i być samodzielny. Nie, no, mu się należy dymisja jak pan. Nie mógł nie słuchać, bo wtedy by poleciał za to, że przekroczył budżet, prawda? Tak jak pani Kopacz tłumaczyła, że winni problemów w służbie zdrowia są dyrektorzy szpitali, którzy zadłużają te szpitale. Dlaczego? No bo jak przychodzi jakiś gość, prawda, z zawałem, to oni go leczą ponad limit i robią nadwykonania, zamiast go wykopać po prostu, żeby kitował na ulicy i wtedy by nie było za co płacić. Więc tutaj, no ale cieszmy się, że okazuje się, że wszystko tutaj znaleziono winnego, więc pan Arłukowicz na razie zostanie, czy na razie. I teraz na pewno w służbie zdrowia od razu się polepszy. Aha, właśnie, polepszy się jeszcze, zapomniałbym o bardzo ważnej rzeczy, bo ja, jak państwo wiedzą, jestem obecny na Twitterze, dzięki temu wiele rzeczy, którymi się chwali rzecznik minister Cieć-Graś, mi nie umyka. Nie umknęła mi na przykład taka rzecz, że parę dni temu pan rzecznik minister Cieć się pochwalił, że rząd zdecydował, że teraz będzie łatwiej u lekarza, ponieważ przy zapisach wystarczy podać tylko PESEL. Więc jakbyście państwo mieli wątpliwości, na czym polega główny problem pacjentów w Polsce i dzięki czemu natychmiast będzie lepiej, to polega na tym, że oprócz PESEL-u coś tam jeszcze trzeba było podać. A teraz proszę bardzo, proces zapisywania się do lekarza skróci się o całe 90 sekund. Wystarczy podać tylko ten PESEL, no i potem poczekać jeszcze te, tam ile, 14 czy 15 miesięcy, prawda, na wizytę i już będzie świetnie. Ponieważ ja mam takie skrzywienie trochę ekonomiczne, to w tych nawale wesołych wiadomości muszę powiedzieć o kłótni między ministrem Rostowskim a Leszkiem Balcerowiczem. Czy te nasze obligacje to mają wzięcie, czy nie, czy my jesteśmy lepsi od Szwedów, Czechów. Bo to bardzo zabawna była dyskusja i Leszek Balcerowicz okazał się kłamcą i ignorantem. To jest pewna nowość, musicie państwo przyznać. Każdy, kto w gospodarstwie domowym musiałby pożyczać każdego tygodnia, nie wiem, w nowym miejscu, czy od nowego sąsiada, żeby jakoś związać koniec końców, czy spłacić stare długi, byłby uznany za człowieka kompletnie nieodpowiedzialnego. Natomiast Jacek Rostowski, który musi pożyczać nieustannie, uchodzi za człowieka odpowiedzialnego, bo mówi, nam chcą pożyczać, przecież takie rentowne są te nasze obligacje, tyle dajemy zarobić tym wszystkim spekulantom, że wszystko jest super. Natomiast ci Czesi są jacyś głupi po prostu. Nie dość, że urządzają aukcje na obligacje raz na 2 lata i nie chcą pożyczać, tylko jechać na własnych pieniądzach, tam notabene przewaga depozytów nad kredytami wynosi aż 37%, my mamy minus 7, na Słowacji plus 15 i dlatego korona czeska jest stabilna, dlatego nie skacze, umocniła się, dlatego Czesi nie muszą sprzedawać tych swoich papierów i mimo, że to jest mała gospodarka, mają się całkiem znakomicie. I jeszcze jest jeden powód, my się tak cieszymy, jako to jesteśmy nowoczesni, przynajmniej Donald i jego komanda się tak cieszy. Tak sobie zajrzałem do statystyk, jak wygląda eksport. Eksport jest bardzo ważnym czynnikiem tego, jak nowoczesna jest gospodarka i jakie wzięcie mają towary z tego kraju. No i okazuje się, że Czesi mają ten eksport na głowę wyższy 3 razy od Polski, wyższy od nas mają nawet Litwini, Estończycy,
Ale to by było pół biedy, że jest tak, że ci Czesi, no, nowoczesna gospodarka przed wojną, to trochę przetrwało. Ale kto ma wyższy eksport od Polski prawie dwukrotnie? Zagadka. Gabon, proszę Państwa. Gabon ma wyższy od Polski eksport na głowę dwukrotnie. A o 30% wyższy ma Angola. Słyszeli Państwo o jakichś osiągnięciach cywilizacyjnych Angoli albo Gabonu? Bo ja jakoś nie. Nie, Angolę to trochę zrobili dla cywilizacji. Ja tylko malutki jeszcze dodam do tego wątek, że mi się bardzo podobało, że w tej odpowiedzi ministra Rostowskiego na niecne oskarżenia Balcerowicza, gdy minister Rostowski właśnie powiedział, że Balcerowicz napisał, że Balcerowicz zasugerował, że jest kłamcą i ignorantem, bo to tak w sposób to napisał sądowy, prawda, czyli z tą prawniczą ostrożnością, że nie dosłownie, ale że to kłamstwo i ignorancja. Tak dalej, to on jako dowód podał, że nasze obligacje się, to jest taki wykres, że nasze obligacje w stosunku do tego, co przed tego, to miesiące wcześniej to wzrosły, a tutaj ta staniałówka będzie. Chodzi o to, że zrobił taki piękny wywód, trudny do powtórzenia, w którym nie ma ani jednej konkretnej liczby. Mi to przypomniało, jak Wiktor Suworow opisywał to, jak łamańce podręczników radzieckich, które opisując zdradziecki atak hitlerowskiej kliki faszystowskiej na miłujący pokój Związek Radziecki nigdy nie podały przez 50 lat żadnej konkretnej liczby, no bo jakby podały, to by wyszło, że ten głupi Hitler się rzucił z 3000 czołgów na 28 tysięcy czołgów sowieckich. W związku z czym wszystko było na zasadzie, że pierwszego dnia walki tam zniszczone zostało 1/3 maszyn na lotniskach i tak dalej. I wszystkie to 1/3, 1/4, 3/5, 2/7 i tylko nigdzie nie było żadnego konkretu, do czego to można odnieść. Jest to sposób, żeby udowodnić wszystko. Jest jeszcze jedno sensacyjne doniesienie, ale to chyba chce właśnie pan powiedzieć o tym kolega tutaj. Ja przypomnę, my tak siedzimy trochę głupio. Nie to, dobrze, to siedzimy tak, no znaczy głupio, no siedzimy teraz tak na piedestale i to troszkę zaburza ten... Czuję się na Radzie Krajowej Platformy. No właśnie, no także taka jest konwencja i to troszkę nie ma jakby... czy jego listu przeczytać. Nie ma tutaj tej pani, co to cię na tę ulicę. Może jest, nie wiem, gdzieś czaj. Ona jest z Krakowa, nie wyjeżdża z Krakowa. No nie wiem. Może, myślę, że ktoś służbowo może tu być, jeśli tak, to witamy serdecznie, nie ma sprawy, to i tak wisi w internecie wszystko. W każdym razie rozumiem, że to jest trochę nieśmielające, ale jak ktoś chce poprosić o mikrofon, żeby coś tam krótko wrzucić z wydarzeń tygodnia, to bardzo proszę. Albo nam wrzucić. Nie, nawrzucać to nie. Proszę Państwa, słychać, tak? Proszę Państwa, ja w ubiegłym tygodniu słyszałem wypowiedzi raz premiera, potem prezydenta takie sformułowanie, no i znowuż nam się nie udało, coś popsuło, tak to po staropolsku po prostu. No. I to użył tego, prawda, prezydent, jak i prawda premier. Nie udało się po staropolsku. To jest, wyjaśnia trochę determinizm sytuacji, prawda? Bo to jest staropolskie to, że te pociągi się na przykład ciągle zderzają, to jest takie od Mieszka, więc ja szczerze mówiąc... Ale to czynnik ludzki, to nie słuchałeś ministra Nowaka, Rafał. Nie słuchałem ministra, bo już o tym nie mówił. Znaczy dokładnie czynnik ludzki minister Nowak, a wcześniej czynnik ludzki minister Grabarczyk. Bo myśmy właśnie zaczęli od tego tematu, więc nie wiem, o której z tych czterech wypadków z ostatnich dni mówisz, że to czynnik, znaczy mówił pan minister. Pan minister użył takiego enigmatycznego określenia, trochę jak z sowieckiego podręcznika, czyli te wypadki z ostatniego czasu. Dobrze by było, żeby to dla niektórych był ostatni czas rzeczywiście. A propos czynnika ludzkiego, który był błędny, to właśnie jak się dowiedziałem przed chwilą, podobno została podana taka wiadomość kilkadziesiąt minut temu, że wyjaśniło się, kto jest winny zamachowi na World Trade Center. Otóż może to nikogo nie zdziwi, ale Antoni Macierewicz. Dlatego, że Antoni Macierewicz rozbił nasze służby specjalne w USI, które właśnie były na tropie tych talibów. Podał to bodajże portal Onet. I one właśnie były na tropie tych talibów. Już miały to ostrzec Amerykanów. No i nie mogły ostrzec, bo Macierewicz wpadł, prawda, i wszystkich wyrzucił. Więc tutaj muszę powiedzieć, że ciężko mi jest znaleźć jakiś komentarz, bo
mocna sprawa. Ja mam taką Jerzego Buzka przed Trybunałem Stanu postawić. Od razu mam taką wizję. Słuchajcie, jaki by można piękny scenariusz sensacyjnego filmu napisać, jak Marek Dukaczewski wyrzucany brutalnie ze swoimi papierami z siedziby WSI próbuje na gwałt jakoś Amerykanów dostrzec, krąży po Warszawie, zanim się patrzy Macierewicza, chce się dostać do ambasady, tam go ktoś dopada, wciąga go do bramy, kopią go ci się patrzy. Naprawdę można by niezły film nakręcić. I oczywiście nie udaje się ostrzec na czas. Ja myślę, że Wajda, bo to chodziło na Rafale, gdyby to Wajda nakręcił, to by ludzie zasypiali po 5 minutach. Ale no... Weźmy to po, jak już po tym, po człowieku z gumy, czy co on tam kręci w tej chwili. Stędy, czy nie, człowiek z betonu chyba. Teraz człowiek z hały pokazał pałować. Ale z tym, no to... na ten zamach 2001 roku, to mi się przypomniało, jak nasze służby wówczas wymyśliły taką koncepcję, którą chciały sprzedać Amerykanom, że jak się spojrzało na te wszystkie miejsca, gdzie te zamachy były, to im się ułożył pół cielny na mapie. Stwierdziły, że to jest właśnie cała klucz do tej zagadki. No, to ja jeszcze w takim razie, chyba że panowie macie jeszcze jakieś spostrzeżenia, co albo państwo do minionego tygodnia, właściwie dwóch tygodni, bo tydzień temu nas nie było, więc tutaj tych komentarzy możemy też troszkę rozciągnąć. Może warto tylko wspomnieć z takiego kronikarskiego obowiązku, że pisowska zaraza się powiększa, bo oprócz doktora Biniendy, bo już został zdegradowany z profesora do doktora. W Ameryce nie ma profesora. Nie ma profesora, to nieważne. Chodzi o to, że profesor za poważnie brzmiało, więc... Ale to znaczy, że profesor Brzeziński na przykład, on też jest tylko doktorem. No, ja nie, już nie mówię o Władysławie Bartoszewskim. To już nie wiadomo, czy ma maturę. Jak profesor. Więc do tego oszołoma nie łuka z Ameryki, tak? Nie łuka z Ameryki. Nie łuka z Ameryki. Wiesława Szmiel jeszcze dołączyła zaraza z tych uczelni krakowskich. Tam UJ, AGH, Politechnika Krakowska. I mnie tak przyszło do głowy, że ponieważ tam podpisało ten list, że Binienda się nie myli, tylko raczej na pewno się nie myli, podpisało chyba 5 czy 6 profesorów. Tak się składa, że niestety specjalistów w tej dziedzinie, którzy swojego nie opierają swoich opinii na tym, że kiedyś próbowali rąbać brzozę i to jest twarde drewno, niestety, tak. Tak, ale teraz jest metoda na to, słuchajcie, bo przypomnijcie sobie, co zrobił rząd, jak się okazało, że pracę magisterską o Wałęsie, w Krakowie zresztą też, co podejrzane, napisał niejaki Zyzak. Znaczy wysłał kontrolę do Wydziału Historii UJ, żeby sprawdzić, jakie tam są kryteria przyznawania magisterium. Ja myślę, że teraz należy to powtórzyć i wysłać kontrolę na te wszystkie uczelnie, żeby sprawdzić, jakie są zasady przyznawania wyższych stopni naukowych. Oczywiście to nie już jest to nie tylko w ramach samych uczelni, bo to rady naukowe przyznają. I my jeszcze mam takie podejrzenie, że można by wykryć, że część tych profesorów, przynajmniej niektórzy, to są ci, którzy dostali tytuł od Lecha Kaczyńskiego. I to już by się wtedy wszystko w logiczną całość zupełnie ułożyło. Jest bardzo prawdopodobne. A ja zauważyłem dzisiaj, albo wczoraj, już nie pamiętam, rewelacyjny związek między wizytami zagranicznymi premiera, a wydarzeniami w kraju. Parę dni temu premier wrócił z Kanady, prawda? Jak państwo nie śledzili, bo może nie warto. Był u Kaszubów w Kanadzie. Była taka wizyta w Kanadzie, a dzisiaj co premier zrobił? Stał przed samolotem kanadyjskim, bombardierem, jakiś najnowszy model. Proszę, ledwo premier wrócił, już zanim przyleciały nowe samoloty. On nie stał przed samolotem, on siedział w kabinie samolotu. I to w żadnym wypadku nie wywiera żadnego nacisku na pilotów, którzy mogliby tam też się znaleźć. Ale żeby było jasne. No tak. A to nawet Gierek nie miał takiego przyspieszenia, że jak wrócił skądś, to od razu się coś pojawiło. Czyli Donald ma te właściwości jednak. Teraz nie wiem, no, gdzie byśmy go wysłali najchętniej. To proszę nie mówić, że na Syberię, bo to... Plebiscyt, myślę, że gdziekolwiek, to nie jest ważne. Ważne, żeby tam został. Gdziekolwiek byśmy nasz skarb wysyłali. I jeszcze jedna rzecz, o której wspomnieć chciałem, a skoro mówisz o tych pięciu pisowskich profesorach, prawda, czy pięciu pisowskich nieukach, specjalistów od materiałoznawstwa i takich dziedzin, które w ogóle nie wiadomo, nieuki się tym charakteryzują, to trochę wrzucę sobie,
ale pozytywnie, że się znają na matematyce i na rzeczach ścisłych, a UKI się na niczym nie znają, ale mają wyraźne poglądy. No, można też przypomnieć, bo to ładnie pokazał Pospieszalski, prawda, cały ten proces, kiedy usiłował znaleźć, namówić do występu w telewizji któregoś z ekspertów Komisji Millera, którzy, prawda, wszyscy akurat nie mieli czasu, albo mówili, że nie będą się zajmować takimi duperelami, jak liczenie, prawda, tych co tam wytrzymałości. No właśnie, po co... Prokurator generalny Seremet na pytanie, gdzie są badania szczątków samolotu. No przecież Rosjanie badali, a macie te wyniki? No nie mamy, ale po co skoro badali i stwierdzili, że nic nie ma? Jest to bardzo ciekawe, bo ten wątek powtarza się wśród takich, prawda, dziennikarzy, no czy nie wiem, czy to jest dobre słowo, rozpaczliwie już, w tej chwili to jest rozpaczliwe wspieranie właśnie raportu Millera, to co i raz, kiedy ktoś na przykład z tej Komisji Macierewicza, ale nie tylko stamtąd, zwrócił uwagę, że brakuje czegoś tam, to okazuje się, że nie, to badanie było wykonane. No, podobno. Natomiast pytanie w takim razie, że skoro było wykonane, to czy że oględziny były wykonane, to gdzie jest jakikolwiek protokół tego na przykład i jakie wyniki tego badania, no to się okazuje, że ich nie ma. I mnie to przypomina sytuację, prawda, z pamiętników Żukowa, które miały 9 wydań po śmierci Żukowa poprawionych przez autora i zawsze... Ale naprawdę, to nie jest tak. I zawsze jak historycy albo tacy tam pseudohistorycy typu Suworowa czy Sołonina, prawda, czy Bieszanowa coś tam odkryli, że coś w tych się nie zgadzało, to ukazywało się następne wydanie poprawione przez autora, bo komitet redakcyjny na czele z Czcigodną Wdową ogłaszał, że właśnie znaleźli w archiwum pozostałym po Żukowie dokumenty, które wyjaśniają te wątpliwości historyków i ona już w następnym to była wyjaśniona. Więc ja też zwracam uwagę, że pojawiają się właśnie jacyś pasjonaci lotnictwa, rozmaici, którzy wyjaśniają te wątpliwości, z tym, że wyjaśnienie jest takie, że oczywiście profesor, doktor Gnienda kłamie, ogłosiła to zdaje się Monika Olejnik, bo przecież były robione te badania, co on mówi, że nie były robione, to nikt nie widział wyników, no bo właśnie jak ktoś się spyta, gdzie są wyniki, no to się okazuje, że w Rosji. Natomiast... Ta rosyjska nauka nie takie rzeczy zna, ja tego osobiście nie pamiętam, ale w czasach Józefa Słoneczko Ludzkości, przecież jedno nazwisko zapamiętam, Olga Lepieszyńska, radziecki genetyk, jeszcze był jeden facet, zapomniałem nazwiska. Łysenko, tak? O, Łysenko, wyprodukowali i w gazetach to reprodukowali pszenicę, która miała 3 kłosy i pokazywali je, te 3 kłosy rosną z jednej łodygi. No to wszystko jest możliwe. Ale jeszcze ja bym jeszcze postulował, że w ramach tej akcji trzeba by, to już było chyba, ale to chyba było 2 tygodnie temu, więc o tym nie mówiliśmy, bo wypadła rocznica katastrofy w Lesie Kabackim i tam trzeba by tego lasu wyorać, bo nawet do dzisiaj jeszcze, jak się człowiek wpatrzy, to jest ślad, że ten samolot jak wpadł, to 200 metrów lasu wyciął. Specjaliści lotnictwa twierdzą, że to nie był Ju-62 się nie wycina. Ale mi już nie chodzi o to, że ten Ju-62 skrzydłami wyciął i, prawda, i Tupolew, który parę miesięcy po prezydenckim, po tym rządowym polskim Tupolewie spadł, też wyciął kawał lasu w Rosji, są zdjęcia w internecie, tylko mi się przypomina jedno. To nawet jest taki film Historie lotnicze, który była zresztą, prawda, sprawa, akcja taka, żeby Kanadyjczycy się zastanowili, jak będą kręcić odcinek o tragedii w Smoleńsku, bo chcą. Więc w tej serii też są 2 odcinki o tych polskich katastrofach, Kopernika i Kościuszki, tych 2 lotowskich. I w obu tych sprawach widać wyraźnie, i ta przecinka w Lesie Kabackim tym przypomina, że w PRL-u, który był państwem jednoznacznie wasalnym, który był państwem no, takim, jakim był, to w tym sowieckim, jednak w tej sowieckiej kolonii, gdzie miłość do Związku Radzieckiego była wpisana do konstytucji, ówczesne władze potrafiły się postawić znacznie ostrzej od władz pana Tuska i pana Komorowskiego. Bo jednak w obu tych wypadkach był nacisk bardzo silny, żeby ogłosić, że to pilot, prawda, najlepiej pijany i
naciski i tak dalej. I w obu tych wypadkach udało się na Sowietach wymusić, żeby przyznali, bo ich tam Gierek po prostu straszył, że to muszą się przyznać, bo będą jakieś rozruchy i tak dalej. I zdołał na nich wymusić tyle, że oni się przyznali do tego, oczywiście nic z tego nie wynikło, żadnego odszkodowania, broń Boże, ale musieli przyznać, że to przodująca radziecka technika była przyczyną obu tych katastrof. I to ja pamiętam jeszcze z młodości, rzeczywiście zostało przyznane wtedy. W latach 80. powiedziano to otwarcie, tak, w oficjalnym komunikacie. To, czego dzisiaj po prostu Tusk na myśl o tym, że mógłby uprzejmie poprosić Putina, to już po prostu no, zgubił buty i nie odważył się wykrztusić tego. Jeżeli się nie mylę, to chyba szefem komisji badającej tę katastrofę z 87 roku był wicepremier Szałajda, zdaje się. I był w Moskwie, miał bardzo nieprzyjemne rozmowy z rosyjskimi. Miał bardzo nieprzyjemne rozmowy i wrócił żywy, tak. I udało mu się w dodatku osiągnąć cel. Więc... No ta pierwsza katastrofa to chyba jeszcze właśnie Zagierka była, jeśli pamiętam, był 79 rok, czy... No, nieważne, w każdym razie, bo dlatego... 81. 80. No w każdym razie chodzi mi o to, że tak tutaj sobie z tego Gierka dworowaliśmy, bo Donald go tak naśladuje, prawda, jeżdżąc osobiście własnym rewersem, jakby to powiedzieć, sprawdzając miękkość foteli w poczekalni kolejowej. To mi bardzo szczególnie uradowało, że pan premier tak ofiarnie się zajmuje. To jednak z żalem prawdziwym, bo nie sądziłem, że będę kiedykolwiek widział czy jakąkolwiek wyższość PRL-u nad III Rzeczpospolitą, trzeba powiedzieć, że mentalnie, jeśli chodzi o wolę przeciwstawienia się pewnym naciskom płynącym ze wschodu, to jednak Szałajda o kilka długości okazał się twardszy od naszych obecnych władz. Myśmy w fakcie rozmawiali z synem Edwarda Gierka, jak on ma na imię? Adam. To jest Adam, z Adamem Gierkiem. Jeden Gierek powiedział, że no owszem, widzi tutaj pewne podobieństwa, jeśli chodzi właśnie o budowanie wizerunku, ale dodał, mój ojciec jeździł na przykład do zakładów, które jednak rzeczywiście istniały, działały i potem jeszcze funkcjonowały. Takie koło bym zatoczył, bo uświadomiłem sobie straszną rzecz teraz. Bo chciałbym, jak wielu Polaków chyba, żeby te nasze chłopaki coś tam wykopali, ale jeśli oni coś osiągną na tych mistrzostwach, to nas wrobią w takie nieszczęście, że masakra. Bo jeśli oni coś osiągną, to ten facet będzie rządził przez jeszcze 3 lata. I to jest straszne, więc ja wzywam piłkarzy. Chłopaki, nie róbcie nam tego, proszę was. A ja myślę, że tak człowiek będzie dobrze. Jak wygrają coś, to wygrają, to będzie radość, że Polacy coś tam gola strzelili, przynajmniej honorowego, a może nawet i coś więcej, bo... O, to już na koniec, bo musimy kończyć. Ja chciałem zwrócić uwagę, że wróciło taka funkcja popa tak zwanego, jak to za czasów, jak mój tata był młody w wojsku, miał dużo takich popów jako dowódców właśnie, bo jego dowódca eskadry nazywał się po polsku, ale słowa po polsku nie umiał, a potem im wyżej było. Pop oznaczał pełniący obowiązki Polaka, więc ja przeczytałem, że nasi reprezentacyjni piłkarze, którzy mają obywatelstwo niemieckie i tam bodajże nawet któryś się urodził w Niemczech i całe życie spędził z trenerem i kolegami z polskiej reprezentacji, będą się porozmawiać po angielsku. No to tak sobie przypomniałem, że ta funkcja, żeby zasilić tutaj naszą reprezentację, żeby coś wykopała, ta funkcja popa wróciła. Dobrze. To no, zawsze wyższa cywilizacja, prawda? A Olisa Bebe przynajmniej próbował się po polsku nauczyć. No, ale on się nazywał Olisa Bebe, nie miał polskiego nazwiska, więc... Nie jest polskie nazwisko? Przepraszam, to teraz jest... Ale że Piastowski. Przepraszam, to teraz jest polskie wtręty. Więc chciałem powiedzieć, że jak coś wygrają, to dobrze, bo wygrają. Jak przegrają, to być może skróci do obecność naszego ukochanego przywódcy na stanowisku ukochanego przywódcy, chociaż mówią ludzie wtajemniczeni, że na godzinę, że na jesień się szykuje już takaś odnowa, to znaczy rekonstrukcja rządu. Jesienią są wykopki zawsze, to o to chodzi? Może był taki kawał, jak się Gierkowi śniło pole buraków i wróżka mu to mówiła, że to jest znak, że na jesieni cię wykopią, a na wiosnę cię wsadzą.
Więc być może takie pole, nie, to czy to było pole ziemniaków, więc być może takie pole ziemniaków przyśni się komu trzeba. Ja właśnie tutaj szedliśmy do puenty, a Józek się skradał i myślałem, że chce jakieś ogłoszenie parafialne wygłosić, a on nam... No to może chodź, bo już chyba nie będziemy... Damy te 10 minut na skorzystanie z bufetu, bo pułapka bufetowej złapała dzisiaj nie tylko Łukasza, ale zdaje się także i księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, który też się chwilkę opóźnił. Oby to była bardzo głęboka rekonstrukcja z premierem włącznie.